Zapraszam w takim bądź razie teraz na następną prelekcję OSM w planowaniu systemów transportowych, źródło danych i narzędzie, które przeprowadzi dla nas dr Michał Bejm z Uniwersytetu Przyrodniczego. Dzień dobry Państwu. Ja chciałem powiedzieć troszeczkę, wiedząc już, że niejako patronem, jak i również współpracownikiem przy konferencji był system Janosik, chciałem uniknąć dublowania w mojej prezentacji pewnej wiedzy, więc w prezentacji skupiam się bardziej na sprawach związanych z badaniami naukowymi, z konsultacjami społecznymi, jaka jest tutaj możliwość wykorzystania danych, które już są w systemie OpenStreetMap. Mówię o dostarczaniu tych danych. Niemniej miałem okazję w swojej karierze akademickiej nieraz moim studentom na GGIS-y prowadziłem jeszcze praktycznie do zeszłego roku. Jeśli chcieli zdobyć dodatkowe punkty, ocenę celującą czy coś, to dostawali za zadanie uzupełnienie pewnych danych w OpenStreetMap, czy tam, gdzie mają ogródki działkowe, czy u babci gdzieś na prowincji, gdzie są, czy że jeśli sami mieszkają w okolicy, więc zawsze to takie zadanie było, tylko że z roku na rok było coraz trudniej od studentów tego wymagać, bo tych danych coraz więcej było i trudno znaleźć było im, nawet jak przeglądali mapę okolic, które znają, jakąkolwiek lukę. Natomiast ja chciałem Państwu powiedzieć bardziej o sprawach związanych z planowaniem systemów transportowych, planowaniem przestrzennym, gdyż dochodzimy do takiego punktu, w którym coraz większy nacisk kładzie się na dostępność niż na mobilność. Tak? To znaczy dzisiaj większym wyzwaniem jest dobrze zaplanować, żeby wszystko było blisko, niż żebyśmy jako użytkownicy wszędzie z punktu A do punktu B jeździli za bułkami, gdzie indziej jeździli zawozić dziecko do przedszkola, inne do szkoły. Jeżeli chodzi o dobre planowanie, więc tutaj jakby to powiedzieć, to wyzwanie dobrego planowania dostępności, ono jakby musi być ugruntowane pewnymi danymi. I te dane OpenStreetMap ma to do siebie, że te dane są dostępne w skali globalnej, w skali szerszej, umożliwiające pewne analizy porównawcze na bardzo zbliżonych danych. Oczywiście my mamy bardzo różne krajowe uwarunkowania, chociażby pierwszy przedmówca, pan z Urzędu Miasta, wspominał o tym, gdzie szukać pojazdów carsharingu. To jest o tyle dziwne. Nie mówię, że to jest dziwne wyzwanie w sensie naszym, bo my do tego przyzwyczailiśmy się w Polsce. Natomiast o tyle dziwne, jak się rozmawia za granicą, to nikt nie mówi, że tak zwany carsharing uliczny, czy też jak free-floating carsharing jest carsharingiem. To się mówi raczej na to samochód publiczny, natomiast carsharing to jest taki, który ma bazę, w tej bazie się rezerwuje wcześniej to auto z odpowiednim wyprzedzeniem i tak dalej. Więc te jakby definicje różnych czynności, które wydają się nam czasem naturalne, one są bardzo różne w różnych warunkach. Czyli ten carsharing uliczny, free floating, jest właściwie traktowany jako pewien rodzaj aut publicznych, a nie czegoś, co jest przypisane do bazy, gdzie możemy zaplanować, że nie wiem, za tydzień w sobotę jadę do znajomych wieczorem i rezerwuję auto od tej do tej, wiedząc, że to auto na mnie będzie czekać, wybieram model, czy to ma być, nie wiem, limuzyna, czy ma być jakieś mniejsze, czy kombi, czy busik, więc jest pewnego rodzaju wyzwanie to. Ale wracając do prezentacji, proszę Państwa, sytuacja jest taka, że mamy coraz więcej otwartych zbiorów danych, to jest jakby zjawisko coraz bardziej korzystne, tylko że ilość danych nie przekłada się zawsze na zrozumienie procesów, z których te dane powstają, więc to też jest jakieś pewne wyzwanie. Równocześnie mamy na całym świecie, obserwujemy pewien też wzrost oczekiwań społecznych odnośnie partycypacji, odnośnie dobrze zaplanowanej przestrzeni i to jest istotne nie tylko w miastach, czy w ogóle w Europie i Ameryce Północnej, w tych krajach najbardziej rozwiniętych, ale również w krajach, gdzie dostęp do specjalistycznego sprzętu jest bardzo ograniczony, w krajach trzeciego świata, też oni chcą, żeby jeśli już na coś wydają pieniądze, czegoś się podejmują, robić to dobrze. I proszę Państwa, zaletami danych OpenStreetMap to jest przede wszystkim, że są darmowe i otwarte, globalne, o czym już wspominałem, pozwalające się wykorzystać w różnych programach i tutaj ta interakcja między programami jest bardzo istotna, wymienialność, o której tu chociażby przedstawiciele firmy Janosik mówili, elastyczność, czyli pewne dostosowanie do lokalnej specyfiki tych danych,
niesienie pewnych informacji związanych z transportem wydaje się jakby prawie, że klucz tej sprawy, że OpenStreetMap właściwie swoją nazwę już nawet zawdzięcza, że street map, czyli mapa związana z przestrzenią, która zazwyczaj służy transportowi, bo wiadomo, że przestrzeń uliczna nie tylko pełni funkcje transportowe, ale uwzględnienie w nazwie, jak i potem w ilości danych tej sytuacji pokazuje, że mamy tutaj cały czas, jakby to powiedzieć, transport jako jeden z ważniejszych punktów. I teraz mam kwestię szybkiej aktualizacji, to też przedstawiciele Janosika wspominali. I mamy, jeśli weźmiemy, proszę Państwa, pod uwagę, to oprócz samej OpenStreetMap powstaje, która ma pewnego rodzaju warstwy, które możemy wybrać, zaznaczyć, nie wychodząc z samej mapy, między innymi wybrać warstwę związaną z transportem publicznym czy transportem drogowym. Mamy wiele powstających równolegle, czy też współpracujących ściśle, ale jednak występujących troszeczkę pod własną marką projektów, chociażby jak Open Railway Map, Open Segment Map, czy Open Public Transport Map, albo chyba najbardziej dokładna w Europie mapa transportu publicznego, która z Niemiec się wywodzi, ÖPNVKDE. Więc mamy to pewną profesjonalizację, ale równocześnie ona przekłada się troszeczkę na rozproszenie tej wiedzy. I jeśli Państwo zobaczą, to poza tą wiedzą związaną z zawartością statyczną, czyli wyświetlaniem mapy, pojawiają się pierwsze internetowe narzędzia analityczne. One jeszcze cały czas, twórcy tych narzędzi zazwyczaj podkreślają, że one w pewnej mierze są narzędziami eksperymentalnymi, jeszcze nie dającymi pełnej gwarancji, ale bardzo rozwojowymi. To jest chociażby poszukiwanie na podstawie OpenStreetMap dróg dojścia, czy niekoniecznie musimy mieć aplikację taką jak Janosik, wykorzystującą te dane tylko niejako w ramach tego powstają, ale bardzo istotne z punktu widzenia badawczego są różnego rodzaju analizy dostępnościowe, chociażby i z ochrony dojścia, związane chociażby z analizą transportu publicznego, czy dostępności usług. Mamy oczywiście poza tymi globalnymi projektami bardzo wiele lokalnych, chociażby kwestia kampusu uniwersyteckiego w stanie Maryland pokazuje właśnie, że można zastosować ten OpenStreetMap lokalnie, żeby wyszukać, gdzie mogę, nie wiem, wypożyczyć rower na kampusie, gdzie mogę zaparkować, gdzie mogę dojść. To są już pewne problemy. Próbuje się załagodzić w sposób informatyczny problemy przestrzeni nijakich, takich właściwie no place z angielskiego, czyli właściwie takie jak mamy kampus na Morasku, że właściwie to też jest taka przestrzeń bez jakiegoś wyrazu, jak na przykład te budynki, żeby gdzieś tam ułatwić orientację, jakby stworzyć chociażby jakąś taką więź emocjonalną z tą przestrzenią, to stara się chociażby korzystać również z narzędzi informatycznych. Oczywiście wiadomo, że jest pierwotnym celem jest szybkie wyszukiwanie, ale czy instytutów, czy danych wykładowców, gdzie w którym budynku są, ale jakby to też buduje pewną więź emocjonalną. I proszę Państwa, jeśli chodzi o planowanie transportu, bo tyle mniej więcej tak jakby wstęp dotyczący tego, co OpenStreetMap oferuje i co na jego bazie się tak bezpośrednio tworzy. Natomiast co jest istotne przy planowaniu systemów transportowych, dotychczasowa polityka wielu instytucji, zwłaszcza samorządów, czy też instytucji rządowych, polegała na tym, że się brało firmę, właściwie jedna globalna firma z Niemiec wywodząca się, druga z Kanady, właściwie ta niemiecka w Polsce to prawie 100% rynku posiadająca i ona wrzucała dane i właściwie wychodziły wyniki takie, jakie zamawiający oczekiwał, bo nie można było tego sprawdzić, bo ten algorytm był tajny. Rzeczywiście trudno nie dziwić, jeśli firma zarabia na tym algorytmie, że nie chce go ujawniać, ale z drugiej strony to się pojawia w nauce taki problem tak zwanej czarnej skrzynki, że my nie możemy powiedzieć, że to jest wynik badań naukowych wiarygodny, jeśli nie wiemy, jak do tego doszliśmy, tak? Czyli oczywiście można ten program zastosować jako badania na gruncie informatyki i testować tą czarną skrzynkę i próbować odpowiedzieć różnymi pytaniami, co tam jest w środku, ale to nie jest planistyczne wyzwanie, to jest wyzwanie dla specjalistów z zakresu matematyki i informatyki, a nie planistów, więc ta tajność algorytmu powodowała to, że po prostu ten program też nie można traktować w ogóle jako narzędzie naukowe, bo nie ma intersubiektywnej sprawdzalności. Poza tym wiadomo, ceny są
dość wysokie koszty odzwierciedlenia sieci drogowej, bo to też jest pewna specyfika tych programów. I to, co było co jest nadal największym wyzwaniem, to jest nadużywanie pozycji tego, kto ma program, w konsultacjach społecznych z innymi, że jeśli coś nie powstanie, to się świat zawali. I teraz jak Państwo zobaczą chociażby w jakimkolwiek polskim mieście wypowiedzi dotyczące transportu, właśnie bazujące, że jej ten program kazał coś zrobić i jeśli się tego nie zrobi, się świat zawali, a wielokrotnie po prostu brakło pieniędzy na tego zrobienia. Już jesteśmy w perspektywie 5, 10 czy 15 lat od tej dyskusji i świat się nie zawalił. Tak? Więc to, proszę Państwa, pokazuje jedno, że wiarygodność firm oferujących, jakby to powiedzieć, to oprogramowanie czy posługujących się nim nie zawsze jest duże dla szerokiego grona publiczności. Stąd też, proszę Państwa, pojawiło się wiele projektów rozwijanych, czy też oddolnie, czy też pod skrzydłami bardzo dużych instytucji, korzystających z otwartych algorytmów, będących programami open source'owymi, z pewnymi oczywiście jakimiś tam zastrzeżeniami, ale praktycznie transparentnymi z punktu widzenia nauki czy użytkowników. I tutaj można wymienić przede wszystkim trzy zasadnicze programy. Jest MatSim, używany do modelowania, bardzo popularny w Europie, rozwijany przez niemiecki Instytut Transportu, to się dawniej nazywało Deutsche Luftfahrt Centrale, czyli właściwie nie pamiętam dokładnej nazwy, ale ogólnie chodziło o badania kosmiczne, ale zajęli się również i zwykłym transportem, rozszerzyli swoją działalność i ten instytut generalnie zaoferował program SUMO, na którym od 3 czy 4 lat właściwie szkole studentów, bo proste symulacje można wykonać w sposób bardzo dobry, bardzo ciekawy i to właśnie dzięki dostępności danych OpenStreetMap. Jest oczywiście jeszcze pewien globalny projekt jak Opus, który bardziej nie dotyczy zarządzania przestrzenią niż transportem. I on oferuje użytkownikom również bardzo ciekawe dane. Te projekty się z roku na rok profesjonalizują, to trochę tak samo jak z OpenStreetMapem. Jak Państwo spojrzą na początki, właściwie było zdziwienie, czy w ogóle kiedykolwiek to pokona Google, ale już właściwie 5 lat temu czy 6 lat temu mogli Państwo znaleźć, gdzie są lemury w starym ZOO w Poznaniu, czego Google nie powiedział. Jak Państwo pamiętają zapewne, na mapach Google nie było autostrady A2, odcinka Nowe Tomyśl, granica państwa przez ponad pół roku. OpenStreetMap nadrobił swoje zaległości w ciągu 2,5 godziny, bo iluś użytkowników nawet celowo wystartowało z GPS-ami, by ten ślad jak najszybciej dostarczyć. Więc jedyny problem był taki, że nikt nie wpadł, żeby od razu miejsce obsługi podróżnych, zamiast się ścigać i 5 śladów nanosić, to żeby podzielić się pracą, że część robi na przykład miejsce obsługi podróżnych, inwentaryzację, jak ktoś inny odcinek, ale ogólnie rzecz biorąc to bardzo szybko działa i sprawnie, te dane są bardzo dobre. I proszę Państwa, zobaczymy, czemu nie chce mi przejść. Okej. To jest właśnie przykład, na YouTubie Państwo znajdą, to jest moja studentka w ramach pracy zaliczeniowej, bo studenci, którzy chcą mieć ocenę bardzo dobrą, muszą zrobić taki pewnego rodzaju podręcznik na YouTubie. Najlepsze zagraniczne uczelnie, jak Państwo spojrzą na Harvard, MIT czy inne, to właściwie też mają takie, prowadzą e-learning z GIS-ów i tutaj troszeczkę staram się chociażby, żeby na zaliczenie jakieś jedną pracę zrobić i tu jest przykład nad pestką, jak wygląda symulowanie ruchu pieszego. Oczywiście wiadomo, że czasu też na dydaktykę nie ma zbyt wiele, te efekty nie są jakieś piorunujące, ale pokazuje, że to jest ta możliwość, że tylko właściwie kwestia nie narzędzi, nie danych, bo dane są z OpenStreetMap, narzędzia są z otwartego źródła, tutaj jest program SUMO, natomiast kwestia po prostu wiedzy i czasu powoduje, jaka jest jakość badań, transportu i projektowania. I przykładów zastosowań jest, można by było mnożyć więcej, jako że powiedzmy 20 minut organizatorzy przewidzieli razem z pytaniami, więc troszeczkę pominę omawianie innych programów niż SUMO, który pokazałem. Natomiast chciałem Państwu powiedzieć, że poza tym, że my mamy dzisiaj takie parcie na szukanie
szukanie informacji dotyczących transportu pasażerskiego, coraz więcej projektów badawczych zaczyna poruszać coś, co może my jako użytkownicy na co dzień nie odczuwamy, ale w systemie transportowym na co dzień generuje największe wyzwania, bo nie chcę mówić problemy, bo ten towar, który mamy w sklepie, śmieci, które wyrzucimy do kosza, jakoś musi jedno co jedno dojechać, inne odjechać, więc system transportu towarowego. W 2014 roku były pierwsze wyniki prezentowane, dzisiaj Państwo znajdą więcej i więcej prac, aczkolwiek wolę pokazać wspomnieć dosłownie o pierwszej pracy, mianowicie zastosowania OpenStreetMap danych do projektowania cykli logistyki miejskiej ze szczególnym uwzględnieniem tak zwanego transportu intermodalnego, czy jak dawniej się mówiło w przypadku towarów kombinowanego. Dzisiaj ten słowo intermodalność właściwie dotyczy zarówno w pasażerskim, jak i towarowym transporcie. Więc to są dane, które są bardzo cenne, chociażby lokalizacja tych zakładów, o których moja przedmówczyni wspomniała, można tym zakładom przedpowiednich, jakby to powiedzieć, wiedzy, dopisać pewną transportochłonność, zapotrzebowanie na transport, rozmieszczenie infrastruktury kolejowej czynnej, ale również nieczynnej. Także my jesteśmy w tym okresie, w którym niestety w Polsce, zresztą wczoraj był taki artykuł, że kolejna jakaś elektrociepłownia miejska rezygnuje z bocznicy, że lepiej to dowozić ciężarówkami ze Śląska węgiel niż tam koleją. I uroczyście PKP, nowy zarząd demontuje i się tym jeszcze chwali tory na bocznicy. Aczkolwiek w innych krajach się to myśli trochę inaczej i jakby to powiedzieć, szuka się potencjałów, chociażby śladów po kolei, bo te ślady często mają pewną niweletę gruntu, już są samą wartością w sobie przy procesie planowania. Więc tutaj jest to bardzo istotne. Na razie, mówię, to pole jest, powiedzmy, niezbadane, bo większość jednak użytkowników społeczności OpenStreetMap raczej mapuje to, z czym na co dzień ma do czynienia, czyli gdzie są jakie sklepy, gdzie dojść, gdzie dojechać rowerem, a mniej łańcuchy logistyczne transportu towarowego. Jeśli chodzi o potencjalne wyzwania, to proszę Państwa, co się wydaje dzisiaj bardzo ciekawą rzeczą, to moim zdaniem jest kwestia informacji związanych ze środowiskiem, czy też planowaniem przestrzennym wynikającym z dyrektywy INSPIRE. Tutaj jest pełna nazwa tej dyrektywy wymieniona z 2007 roku. To się wydaje ogólnie jako narzędzie do nauki dość ciekawe, bo oczywiście można powiedzieć, że dużo informacji można czerpać mając specjalistyczne narzędzia, chociażby Quantum GIS, właściwie QGIS dzisiaj zwany, więc ale to jest jakby cały czas informacje dotyczące węższego grona. Na przykład przenoszenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Wiele miast Polski robi mapy, które pozwalają odnaleźć plany nie tylko, jakby to powiedzieć, na stronach pracowni urbanistycznych, ale również na mapie miejskiej to jest nanoszone. Te mapy miejskie, jak tutaj pierwszy przedmówca stwierdził, one rzeczywiście są coraz bardziej profesjonalne. Niemniej pytanie jest, na ile one są właśnie w stosunku do jakby oczekiwań ekwiwalentne we wszystkich regionach kraju. Także one, każde miasto ma trochę inne i to jest jakby jedno z wyzwań, kwestia chociażby danych ludnościowych. Wydaje się dzisiaj, patrząc ze strony nauki czy planowania systemów transportowych, tak zwanych punktów adresowych, dość istotna. Wiadomo, że tutaj jest z jednej strony pewna prywatność, jeśli są domki jednorodzinne i jest jedna osoba zameldowana, to tak jakby trochę jest zbytnie ujawnianie informacji. Wiem, że niektóre gminy sobie radzą, chociażby miasto Poznań na tym portalu prezentowanym, że można wykreślić tylko jakiś tam minimalny czy maksymalny okręg i wtedy liczy liczbę mieszkańców. To są pewnego rodzaju wyzwania, z którymi, jakby to powiedzieć, ja jako osoba tylko korzystająca z zasobów OpenStreetMap i co najwyżej pomagająca poprzez studentów aktualizować, nie chcę Państwu narzucać, tylko mówię bardziej jak ja to odbieram. Potencjalnym wyzwaniem, które akurat miałem okazję, będąc w zarządzie PKP, podjąć, bo zaprosiliśmy przedstawicieli Stowarzyszenia OpenStreetMap, to była moja inicjatywa, żeby być może poruszyć w sytuacji programu inwestycji dworcowych, który jeszcze, jak byłem w zarządzie, chcieliśmy wszystkie polskie czynne dworce kolejowe należące do PKP
etapu zinwentaryzować, umieścić wspólnie na projekcie właśnie wykorzystując chociażby doświadczenia Open Station Map. Jednakże ten projekt został jakby z naszym odejściem praktycznie zupełnie zarzucony. Tam będzie kilka tylko dworców wyremontowanych, a nie blisko 500. Ale to była jakaś idea właśnie stworzenia informacji dla pasażera, która byłaby uniwersalna zarówno w Polsce, w Niemczech, w Stanach Zjednoczonych, Australii czy Republice Południowej Afryki. To też jest jakieś takie pewne wyzwanie, zwłaszcza w przypadku transportu publicznego, gdzie czas na przesiadkę bardzo często jest krótki, to znaczy przyjeżdżają autobusy, one stoją 2-3 minuty, pasażerowie pociągu wychodzą, autobusy odjeżdżają. Jeśli ktoś codziennie dojeżdża do pracy, to każda minuta postoju autobusu go denerwuje i operator stara się jak najbardziej skrócić. Natomiast jak przyjeżdża turysta, osoba pierwszy raz korzystająca, wysiada z pociągu, staje na peronie i właściwie albo pozostaje pędzić za wszystkimi, albo czekać, aż kolejny takt, załóżmy za pół godziny, za godzinę wybije i zorientowawszy się dobrze, odnaleźć sobie drogę. Osobną taką kwestią potencjalnych wyzwań to jest chociażby nanoszenie pewnych informacji wynikających z uwarunkowań prawnych. Sieć TEN-T, na przykład pozyskanie danych przestrzennych dotyczących sieci TEN-T jest dość trudne. Komisja Europejska, jak ja pozyskiwałem do publikacji, która ostatnio się ukazała, to mi zajęło 3 miesiące pisanie różnych oświadczeń, nieoświadczeń, żeby dostać odpowiednie shapefile. Doszedłem do wniosku, że szybciej byłoby na podstawie dokumentów starać się właściwie wyedytować każdy kawałek mapy, po prostu, bo dokumenty są jawne i one mówią, że TEN-T to jest sieć między tym a tym miastem, idąca po tych i po tych drogach mniej więcej, tak? Czyli generalnie by trzeba było wprowadzać każdą uliczkę, każdą linię kolejową, każde lotnisko weryfikować, czy jest w sieci TEN-T podstawowej, czy też komplementarnej, więc to są tego typu rzeczy, które warto byłoby przyszłościowo, chociażby nanosząc informacje z traktatów prawnych umieszczyć, jako mówię, jako pewne wyzwanie. I podsumowując, bo nie chcę się specjalnie rozwodzić, mówię ze względu na brak czasu, to OpenStreetMap można powiedzieć, że oferuje bardzo bogate informacje z punktu widzenia planowania transportu, czy też nawet planowania przestrzennego. Tak, to jest najważniejsza informacja i te dane, one są bardzo aktualne i to bardzo ułatwia planowanie. Jest ogromny potencjał ich wykorzystania, nie tylko powiedzmy w krajach, w których nie stać na profesjonalne oprogramowanie komercyjne, ale również w krajach wysoko rozwiniętych. Problemami są oczywiście pewne jakby to powiedzieć, braki spójności, trudniej uzyskać dane zgeneralizowane, trzeba samemu generalizować, pewne kategoryzacje nie odpowiadają we wszystkich krajach, jakby to powiedzieć, temu samemu, chociażby definicję przystanku komunikacji publicznej dla mnie jest takim ciekawym wyzwaniem. Nie wiem, zresztą Państwo zapewne słyszeli o tej projekcie specustawy mieszkaniowej. Tam też zresztą wykorzystano to w sposób dość dziwny. Mianowicie przystanek komunikacji publicznej może być definiowany w świetle prawa o ruchu drogowym, czy po prostu miejsce, gdzie stoi znak odpowiedni z sygnaturą trolejbusu, autobusu czy też tramwaju, albo też w świetle prawa o publicznym transporcie zbiorowym, czyli miejsca, które jest fizycznie obsługiwane i rzeczywiście tam się autobusy zatrzymują. Są pewnego rodzaju detale, które wiadomo, że w każdym kraju trudniej sformułować. Niemniej warto gdzieś tam mieć z tyłu głowy również informacje o tym. Dziękuję Państwu za uwagę. Jak mają Państwo pytania, ja organizatorze pozwolę, mogę w razie czego odpowiedzieć. Czy są może jakieś pytania? Jeśli nie, to dziękuję bardzo. Jeszcze jedno takie, na pewno było interesujące dla edytujących. Czy gdzieś jest jakaś taka, nie wiem, podsumowanie, czy chociaż takie, nie wiem, wymienienie tych takich problemów kategoryzacji? Bo to jest też interesujące, gdy ktoś używa może w nieoczekiwany sposób i jak ktoś to jakoś systematycznie przynajmniej próbuje tego używać i jakie miał problemy, bo na pewno niektóre albo są traktowane jako nieistotne, albo edytujący są kompletnie nieświadomi, że coś takiego może być problemem.
Raczej według mojego doświadczenia ta kategoryzacja właśnie w pewnej mierze zależy bardziej od uwarunkowań pewnej tradycji danego regionu państwa, czy też uwarunkowań prawnych niż jakby to powiedzieć od realnych takich funkcjonalnych znaczeń, tak? Chociażby, nie wiem, inaczej w jednym państwie się definiuje drogę lokalną, ona ma pełni też inną jakąś funkcję, inaczej się ją potem przyrównuje do innego kraju. Także problem jest na styku, kiedy analizujemy niby zbliżone dane z różnych pewnych porządków, czy kulturowych, czy też porządków prawnych. To jest pewnego rodzaju problem. To nie jest może niewiedza edytujących, tylko bardziej pewien pomysł na próbę uniwersalizacji. Tak? Czy być może trzeba byłoby oprócz, nie wiem, kolumn, które wyświetlają się wszędzie tak samo, na przykład, nie wiem, wpisać specyficzne dane. Chociażby mamy tą sytuację na projekcie Open Railway Map, który jest mi dość bliski, to jednak dla każdego kraju, potem jak tylko jest ten kraj wyświetlany, te dane są zupełnie troszeczkę inaczej przedstawiane, uwzględniające specyfikę prawną, czy też organizacyjną i techniczną danego państwa. To jest pewne wyzwanie. Ja nie ukrywam, że wielokrotnie korzystając z danych OpenStreet Map widziałem ten problem, ale nie podjąłem się wyzwania takiego, że chociażby, nie wiem, wynotować katalog rzeczy, które warto by było przyjrzeć się, jak wyglądają w różnych państwach. Także nie ukrywam, że to jest ciekawe wyzwanie, to co pan powiedział i być może rzeczywiście, jak będę następnym razem rozporządzał sobie notatki. Skomentować to, że właśnie w przypadku naukowców, tak jak pan, kiedy pan ogląda dane z więcej niż na przykład spoza Polski, z całej Europy i tak dalej, to te informacje, okej, to wygląda tak tu, a tak tu, a tak tam, jest fajnym momentem, żeby pokazać edytorom OSM-a, słuchajcie, you're doing it wrong. Tak? Że nie mówię, że źle, tak, ale po prostu jakby... To jest na jutro, dokładnie tak jak mówisz, Marku, to jest na jutro. Okej, to dziękuję Państwu za uwagę jeszcze raz. Dziękuję bardzo. Jeszcze raz.